Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Endometrioza to są takie nacieki nacieki endometrium na inne narządy wewnętrzne, przerost po prostu tego endometrium. I nacieki endometrialne mogą być w całym organizmie, mogą być nawet w oku, wiesz? Ale najczęściej mimo wszystko pada na jelita, bo to jest najkrótsza droga. Więc osoby z endometriozą bardzo często mają problemy jelitowe. Ale przyczyną endometriozy przede wszystkim są geny, ale też i niewłaściwa dieta, zanieczyszczenia powietrza, dioksyny w naszym pożywieniu, co bardzo wiąże się później z dietą. Także stres. O, to jest ekstra. Dokładnie. No jakby wszyscy stres... mamy zagrożenie. Wszyscy mamy zagrożenie, tak. Wszystkie kobiety, mężczyźni, nie. Ale to też, widzisz, jeżeli chodzi o mężczyzn, to też jest fajne, bo często mężowie się do mnie odzywają, że żona cierpi i trzeba coś z tym zrobić. Bo wiesz, jak kobieta ma okres, to facet też ma okres, tak? Jak jest źle, to facet też to bardzo mocno odczuwa. Więc mężowie, partnerzy kobiet z endometriozą są bardzo świadomi, jeżeli chodzi o tą chorobę, bo po prostu jest straszna, tak? To jest ogromny ból. No właśnie, jak to się objawia? Podczas miesiączki po prostu masz takie bóle, jakbyś rodziła. I niestety, ale jest tak, było tak kiedyś, teraz może przy świadomości endometriozy już jest lepiej, że kobiety trafiały na pierwszą pomoc, karetki były wzywane i po prostu była mowa, no pani ma okres, to musi boleć. Super. Tak. Zazwyczaj tak słyszę od pacjentek, że taka jest reakcja, że to jest normalne, tak. I po wielu, wielu latach po prostu ten ból jest tak okropny, że one podejmują, szukają, co się dzieje, tak. Pojawiają się już świadomi lekarze, którzy wiedzą, co to jest endometrioza i wykonują badania. Natomiast, no, jeżeli chodzi o leczenie endometriozy, no to niestety, ale to są grube tysiące, jeżeli musisz zrobić operację, bo nie ma tego na NFZ w tym momencie, więc musisz być naprawdę majętną osobą, żeby się dobrze wyleczyć z endometriozy. A czy są jeszcze jakieś inne objawy, oprócz takiego stricte bólu okołomiesiączkowego? Objawy związane z takimi właśnie tymi naciekami na różne narządy i no właśnie przede wszystkim objawy żołądkowo-jelitowe. Takie, wiesz, kobiety szukają, czy mają SIBO, czy mają po prostu zespół jelita nadwrażliwego. Często jelita wymagają resekcji, tak jakby wycięcia tam wszystkiego, wyczyszczenia. No i to jest naprawdę poważna jednostka chorobowa. I powiem ci, jeżeli chodzi o moją książkę, ja w ogóle jakby mało się interesowałam endometriozą, bo mnie nikt na studia nie uczył, że w ogóle jest taka jednostka chorobowa, a o diecie to już w ogóle zapomnijmy, tak? Ale zaczęły do mnie trafiać kobiety z endometriozą i zaciekawiłam się tym tematem. Całe szczęście moje wydawnictwo Zwierciadło, któremu dziękuję, którzy są otwarci na wszystkie moje dziwne rzeczy, dziwne propozycje tematyczne. Zaufali mi, że to jest dobry pomysł i książka wyszła już w tamtym roku, natomiast miała wyjść 2 lata temu, ale ja coś tam zmieniałam też wydawnictwo, coś tam nie wychodziło, ale w sumie bardzo się cieszę, że tak wyszło, bo kiedy zaczęłam pisać tą książkę, było bardzo mało jeszcze badań naukowych na ten temat, a już po roku po prostu zrobiło się boom. Kiedy wydałam tą książkę, wzrosło zainteresowanie, bardzo się tym cieszyłam, bo też chodziłam i do mediów i pokazywałam ten problem. Powstała też jeszcze inna książka, innej dietetyczki, więc zaczęło się mówić o diecie w endometriozie. Zaczęły się ujawniać osoby. TVN24 zrobiło też Magda Łucjan, wspaniała reporterka, bardzo ją cenię, reportaż na ten temat i wybuchł temat endometriozy, więc cieszę się, że ta książka powstała trochę później, bo już mogłam po prostu więcej mieć doświadczenia zarówno z pacjentkami, jak i po prostu badań naukowych, a jakby na tym bazuję w swoich książkach. I powiem ci, że to jest ogromna satysfakcja, jak przychodzi do mnie kobieta z endometriozą, bo ja wiem, że ta dieta to będzie strzał w dziesiątkę i na pewno będzie lepiej. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7:00 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.